No, czekaj, jest Ten, tak. ten, ten. Jeżeli chodzi o filmy związane z cyborgiem, to pieniądze zarobione z filmów zostaną przelane na cele charytatywne. Nie. 54 złote. Nie, No, czekaj. to było dużo. Nie muszę informować na filmie o tym, że przelewam pieniądze na filmy. Nawet tego specjalnie nie robiłem, aby osoby mi nie pisały, że nie chcę sobie wizerunku poprawiać, przelewając pieniądze na cele charytatywne. Przypomnę, że przy dramie z anarchią. Czekaj, bo zaraz zdechnę. Przypomnę, że przy dramie z anarchią również przelewam pieniądze na cele charytatywne. O tych 170 złotach mówił. I dopiero wspomniałem o tym filmie z urodzin, gdy otwierałem prezenty. Przypominam, że mój kanał jest informacyjny, co dzieje się w internecie. No i co, a jaki masz pomysł do tego? O mój Boże. Więc nie wiem, czy widzieliście moją storkę z wczoraj. Tam sprzed chyba. Mówisz... Z wczoraj. Gdzie. Bo ja sam zwróciłem uwagę, że on w komentarzu u siebie dał. A ja nie przyszedłem. Zwróciłem uwagę, że on w komentarzu u siebie dał, że. Wszystkie pieniądze z tych filmów, nie? Przejdą na cele charytatywne. I jakby spoko, to działa na osobę, która nie zna kompletnie stawek YouTube'owych. Jednakże, nie wiem, czy widzieliście, jakie tam są pieniądze. Jakie tam są wyświetlenia. Bo on za jeden film ma 20 tysięcy wyświetleń. Około. To biorąc pod uwagę 40 sekund, które on tam naklepał w tym filmie, on z tych filmów zarobi pewne 20 złotych. Insane. Nie masz pomysłu, co tam wyjść. Pewne 20 zł na cele charytatywne, kurwa. Bogactwo. Teraz weź, staraj się zrozumieć tego człowieka. Ja dzisiaj Kamilowi przelałem 20 złotych. Bo ci grę wczoraj kupiłem. No tak. Weź teraz, staraj się zrozumieć. Nie wiem, jak wy na to patrzycie na przykład, nie? Czy. Ja patrzę jak na debila. Musiałem zarzucić jakieś porównanie do szatana. Nie. Nie, dzisiaj już nie. Dzisiaj mi się nie chce. Okej. Eso? No kurwa, nie! Co się stało? Jak wygrałeś chyba? No wygrałem, no co z tego? No ten oczywiście kurwa tłuszczał. Tu ma tłuszczak. punkty za monetę, nie? No Nie przez to, wiem. że po całości usuwał komentarze, które. Bo ludzie zaczęli cytować różne osoby, między innymi mnie. W sensie, no dobra, cytując mnie, to nie jest jakoś ciężko, bo dosłownie pisali mu, że jest kretynem, nie? To jest dosłowny mój cytat z Instagrama. I on to masowo usuwa. Dosłownie możecie to przeglądać na przestrzeni kilku godzin. I to jest tak, że jak tam traficie w którą godzinę, gdzie on to usunął, to jest czysta linia, po prostu same komentarze w stylu. Ej, fajny film, czekamy na coś więcej, wiesz, tam nagraj kolejne Skibidi Toilet. Po czym za 3 godziny masz wylew komentarzy w stylu Ej, czy się zabij, człowieku? I za 3 godziny znów czysta linia, nie ma nic. Bo ale się to, boi, no, no, to każdy wie. Gościu sra pod siebie obecnie. A możesz przejść trochę w bok, uzaj takie pytanie. Nie mogę. Dziękuję. No jak nie możesz, to nie możesz, to no, co mi tam Ten co drifty robi. Kurde, no ten. Zastanawiam się, jak on kurwa funkcjonuje na dzisiaj, bo to jest dla mnie niepojęte. Jak ten człowiek może na co dzień. Co sobie myśli? O kurwa. Ja cię porobiłem jak szmatę. Ja zastanówcie się, co on sobie myśli, tak. Wstajecie rano, nie? Poza tym, że. Pijecie do lustra i mówicie, że macie bardzo brzydką twarz. Poza tym, jakby wstajecie i widzicie, że dosłownie masa ludzi, bo tam ponad 50% to są same negatywy, nie? No to ponad 50% osób po prostu was gnoi. Wprost mówi, że jesteście gównem. Zjebani po całości, nie? Bo takie komentarze padały, ja dosłownie, jak te rolki wstawiłem. Jak te rolki wstawiłem, to miałem wysyp komentarzy potem do mnie na priwa, gdzie ludzie wprost opisywali go najgorszymi wiązankami, jakie są możliwe, nie? Dostępne w języku polskim. Jak nie śmiesz się wybitny youtuber. Dobra, ja teraz mam takie zapytanie... O, ale wyjebał. Ale zapytanie, takie zapytanie, że tak to powiem, zapytanie, z zapytaniem, nie? Z pytaniem.
No. Oglądaliście Flapjacka? No. To mi się zawsze wydaje, że... Ja też. No ja też. Jak Damian wstaje... Wiecie, goli się. Nie, właśnie. Nie kontynuuj. Nie kończ. Nie, zamknij Magnę, możliwe się goli, nie? I... Wyje zęby, wypluwa. Wypluwa to, co... To się rozbiło w tym farcie. Wypluwa to, co... To, co miał na zębach, nie? Do umywalki. Po czym uśmiecha się. Jest takie przybliżenie, jak strzał dając z jego najgorszą facjatą na świecie, takie Nie wiem, miałem jakieś wrażenie, że po prostu Damian ma najbardziej... Jak patrzysz na twarz Damiana, to po prostu chce się uderzyć. No. Najbardziej most punchable tak... face in the universe. Tak to jest wasza opinia. Ściągnął mu te okularki i walnął mu sierpa, nie? No tak. Znaczy, to jest wasza opinia, nie? Bo ja mam taką opinię, że... Jakbym przykładowo... Wiesz, ta nasza kłótnia jakoś tam się będzie rozwinęła, nie? Jakby to nie jest rzecz ukrywana, że jakby ma z nim kosę. Patrzcie na fabrykę stali. I jakby ten nasz konflikt jakoś się bardziej rozwinął, to gdybym się z nim spotkał na mieście, nie? I on tam po prostu jest kłótnia między nami. I w pewnym momencie ja mówię, nie, dość. Damian. Strzel, zabijasz go. Strzelam z rewolwera. Dość, trafiam to. To jest moment. To jest moment jak z Breaking Bad, gdzie najpierw otwieram jego. Otwieram jego torbę i on tam ma kaburę z pistoletem, nie? I na końcu kłótni, on mówi, że ma mnie dosyć i żebym się więcej nie wtrąca w jego biznes, bo mnie kurwa zimiecie. Wraca on do autobusu, otwiera swoją torbę, a tam jest pusta kabura. Odwraca się, strzelam z rewolwera. Nie, tak poważnie, to ja już mówię stop. Damian, o co my się w ogóle kłócimy? Jak to masz na imię? Damian. Właściwie, jak masz na imię, Damian? Nieśmieszny. Jak ty masz na Damian? Ej, Damian, jak ty nieśmieszny? A nie, ja pierwsze. Co bym zrobił, gdybym spotkał nieśmiesznego, to tak. Rzecz... Ja bym mu hałktuła zrobił na twarz. Nie wiem, co to znaczy, to jest jakieś gówno. Nie chcę mi się tego rozumieć. Wiecie, jak mi to próbował wytłumaczyć, nie chcę tego rozumieć. No, hałktuła. Okej, dobrze, dziękuję, Pablo. Nie słuchasz podcastu? No wyobraź sobie, ale dobra, ale wyobraź sobie faku. No. Ustaw ten pierdolony wiatrak. Że hałktua dziewczyna robi ci hałktua podczas oglądania Talktua podcast. Dobra, no. To jest absolut cinema. Dobra, możliwe, może tak. Christopher Nolan by tego nie wymyślił. Krzysztof Nolanowski? Ja sobie jadę. O czym w ogóle gada się w tym momencie? Ja nie wiem, ja po prostu egzystuję, nie wiem. Damian, nie, dobra, słuchajcie, beka beką, ale na serio chciałem poruszyć temat, bo... Ja pierdolę! Tak nieironicznie, poirytowało mnie to trochę, nie? W związku z Damianem, całkowicie na poważnie. Bo gościu wcześniej trzaskał o niej filmy, nie? Ona sama, to widziałem wypowiedź samej Cyborg, która oczywiście też podwkurwiona jest na ten temat, nie? Nie używają takich słów. Jest zła. Zatkaj uszy. Damian jest złosłowa. Możemy znowu zaczynać. Zaczynamy fakowizm. Damian jest zły. Powinien trafić do piekła. Wiecie, jaka jest różnica między diabłem a Damianem? Żadna. Spora. Spora. To jest spory błąd. Duży błąd. Nie, a tak poważnie, słuchajcie, bo on trzaskał nie film. Jak mówię, on sama się wnerwiła. Użyła się, tak? I... Oburzyła. Więc to nie jest tak, że to są jakieś moje widzimisię, tylko faktycznie widać, że ten problem jest, bo... On jak usłyszał o tym, nie? Że ona ma ten problem związany z szumami ustnymi. Ale zajebiście. Jackpot! Nie, przepraszam za żart, ale... On wstał i tak... Perspektywy POV, jego stara w salonie. Tak, POV jego stara w salonie, że jest cisza, nie? I tak...
Spokoju. Ej, ja mam... Jeszcze miał Damian w głowie, jak po obejrzeniu filmu, połowy filmu Cyborga, bo nawet nie obejrzał całego. Wiesz, co pomyślał sobie Damian? Dora, ten temat jest crazy. Zapewni mi on... Zapewni mi on dwa średnie kepsy. Szczerze, mogę się... Oj, ale daj dupy. Ale daj dupy. A ja żyję jeszcze? No już nie. Let's go. Ale daj dupy, ale... Let's go. Założę się, że Damian Nixon zobaczył ten odcinek i miał takie... Ja pierdolę, ej, ale była... Kurwa, ej. O, ej, ona może umrzeć, a będzie trzy odcinki będą. On miał takie... Yuppie! Boże, w końcu coś się dzieje. Yes. No. Wiedziałem. W końcu bez nuty. Idealnie, akurat mam na to film. On wcześniej przygotował ten film, po prostu czekam na ten moment. On czekał, aż będzie mógł wstawić. A ty w ogóle propos treści, nie? Nie, zanim dojdę do treści. Ja nie oglądałem tego filmu. Ja zanim dojdę do treści. No to generalnie jest tym wielki niespek, bo dużo osób czepiło się do samej miniaturki, to oczywiście też jest nieziemska, bo to jest... To jest zielona cyborg jak po jakiejś malarii, kurwa. Nie mogę do tego człowieka, dosłownie. Ej, jak to mogę utrzymać dosłownie powagę w tym filmie, skoro nie da się nic z tego dana? Przecież, załóżmy, ja nie mówię, że to się wydarzy, jakby odpukać, nie? Ale załóżmy, że dochodzi do potencjalnego zgonu na jakimś animatorze. Mówmy o nim, nie? O mnie. Że kebab zmarł, nie? I on się o tym dowiaduje. I jego animator pyta się, ej, co stałeś na miniaturkę? I po prostu dwa słowa nie wysyła mu nieśmieszny. Rozszarp go. Nie, bardziej sobie wyobrażam. Dobra, co na miniaturkę? To co zawsze. Rozszarp go dwa razy mocniej. Ja skurwiela sobie wie. Ej, kupaki, to ale do tej miniaturki sob wrzucił, równie dobrze można by było dać podpis najgorszy kebab w jakimś mieście. Dosłownie. Książulą. To jest miniaturka na zasadzie, ktoś się pożygał. No i jest pewien niesmak z tym związany, że... Weź ustaw to pod... No, tutaj dobrze. Jest pewien niesmak z tym związany, że gość nawet nie... On w rzeczywistości ma podości w dupę? To jaki jest los tej dziewczyny, nie? A! Cyborg? Jakby, istotne było to... Obuchnie, nie? Że nie będzie słyszeć tego wszystkiego. Istotne było to tylko, żeby powiedzieć o niej cokolwiek, nie? I jego obrona jest taka, że on jest kanałem informacyjnym, że on tylko informuje tych osoby, które o tym nie wiedzą. I teraz chcę wyjść z tego założenia, bo to jest kurwa idiotyczne i nie wiem, czy wy wiecie, o czym ja chcę teraz powiedzieć. No ja chcę wiedzieć. Wyfrunąłem. Chodzi mi o to, że gościu nie jest żadnym kanałem informacyjnym, że to, że on tam newsa da jakiegoś z mega popularnym tematu, to nie jest to samo co kanał informacyjny, bo on jest kanałem czysto rozrywkowym, w nawiasie, nie? W sensie rozrywkowym. Ale pamiętaj też o tym, że on bardzo naciskał na to, że on też jest komentarzy i się bardzo to wścieka, że ktoś podpierdala mu tematy, bo jest kanałem komentarzy i on nie chce, żeby ktoś mu podpierdala. On mówi tylko o tym, co jest popularne. W sensie on mówi o tym, o czym wszyscy wiedzą i on to kieruje do osób, które jakby wiedzą o tym, zanim on o tym nagra. Bo on tam zobaczy, że wrzuca te 14 filmów o geda, gedi, geda, geda, do, nie? No każdy chyba wie, o co chodzi. Chyba. W sensie on wie, jaką ma widownię i on to do niej celuje, bo on wie, że ludzie to znają, więc ja po prostu powiem to samo, co oni wiedzą. Ale nikt tego nie ogląda też na jego opinię, bo jego opinii tam nie mam po prostu. A nawet jeżeli ktokolwiek tam trafi, kto nie zna się na temacie, to może liczyć na fejka i tak samo jest z Cyborgiem i tam jest totalny fake, bo Cyborg w swoim filmie powiedziała, że ma taki problem i to w skrócie to jest TTS, nie? Napisał TTS. On napisał TTS i teraz, wiecie czym jest TTS tak w rzeczywistości? Ale to po pierwsze, ogólnie to jest text to speech, to jest pierwsza rzecz, ale w medycynie TTS to jest zespół zakrzepicy z małą płytkowością. To jest chyba coś na co cierpi prawa półkula mózgowa Pawła prawdopodobnie.
Odjeb się! Jeb się! Jeb się! Mam nadzieję, że umrzesz. I nieśmieszny będzie mógł wrzucić tą miniaturkę. Ja nie mogę z tego, jak Pablo dostał do mnie wycinek komentarza, że goście pochwalił, że... Weźcie od was! Filmy z Pawłem są śmieszne, a Pablo odpisał, aka niech się jebie. On zobaczył nie przed śmieszne. Nie śmieszne. A Damian referenc. Pablo przeczytał, ale ten Pablo to jest kurwa zjebiebany, nie? Ale mam nadzieję, tak, że nie przeczytał. Ja czekam na drugi sezon nieśmiesznego. Nieśmieszny sequel. Ale... Ja czekam na drugi sezon. Hej, co możemy jeszcze powiedzieć o Damianie? Znaczy ja mam wiesz, na wszystko... Poza tym, że trafi do piekła. Bo tutaj nie musimy się kłócić. I lepsze jest to, że z tym TTS-em, nie? To tam dużo osób to nie zauważyło, chyba znalazłem dwa komentarze. Albo jeden, nie pamiętam dokładnie, bo ja też czytałem opinie gdzieś na jakiejś innej stronie, nie? I to jest rzecz, którą mu zbyt ludzie nie wytykali. I mam wrażenie, że on jakby nie czuje się na tyle zobowiązany do przeproszenia za ten błąd, który jest oczywiście kardynalny po całości, że on jakby, to jest taki błąd, żebyś maturę nie znał, nie? Przez to. I... On nie przeprosił. On przeprosił tylko za to, o co dostał największy przypierdol. Rozumiesz? Czyli jakby... Zastanów się, jak to liczbowo wygląda, żebyście wy zrozumieli, o czym ja mówię. To jest tak, że kiedy ludzie go przyłapią na czymś, to on czeka, aż to dojdzie do pewnego punktu, że to przekroczy pewną granicę, że... Aha, faktycznie, zrobiłem błąd, ale to zauważyły tylko dwie osoby spośród 20 tysięcy, więc w sumie to nie jest taki prom błąd, za który muszę przepraszać. Do chyba, że problem... Dojdzie do pewnego punktu, gdzie już trzeba przeprosić, ponieważ zaraz będzie większy hejt. To jest... Ja tu argumentuję na przykładzie filmu, który robiłem kiedyś na Nexe. Co Nexe, pamiętacie, mojego kumpla tam okradł na pieniądze, nie? Oczywiście tam końcowo sprawa wyszła dosyć spoko. Jednakże on sam był zdziwiony. Nie skończyła się spoko. Nexe wylądował w szpitalu. Nexe nie żyje. Ej, to jest szalone, wiesz? Nexe nie żyje. Ej, to jest szalone. Ale nie, prawda jest taka, że Nexe kilka lat później po tym wydarzeniu rozjebał się na hulajnodze. A dobra, słuchajcie, no i... Spokojnie, faku, my też. On był już w szoku, że Nexe mi odpowiedział. Że, bo ten film nie przekroczył tam chyba na tym momencie jakieś 100 tysięcy wyświetleń, nie? I on był w szoku, że ona to odpowiedział, że dopiero po 100 tysięcy wyświetleń powinieneś odpowiedzieć na cokolwiek. To jest jego rozumowanie. Ale on jest głupi. No tak, Pablo. Dlatego o tym mówię, że on przeprosił tylko za miniaturkę, bo ludzie się przypierdolili do miniaturki, ale zapomniał już o tym, że w ogóle ten film jest nie na miejscu, że trzeba być pierdolnięty na łeb, by zrobić takie coś i iść zaparte. I mówię całkowicie poważnie teraz, nie mówię pod bekę. Trzeba być pierdolnięty na łeb, żeby zrobić taki film, iść zaparte z wszystkimi ludźmi na tej platformie, że to jest coś normalnego. Znaczy on nie walczy z tym, bo on ma w to wyjebane. Jedyne co robi, to usuwa komentarze, bo uważa, że to nie jest miłe z naszej strony. Tam z strony innych ludzi. Z strony jego zarabianie na kurwa czyjejś chorobie jest spoko, nie? No. Absurd po całości. Znaczy, nie, ale przecież, ale nie gniewajcie się na nieśmiesznego, bo on tylko mówi. Że, też bierzmy pod uwagę to, że ja muszę też odróżnić zarabianie na czyjejś chorobie od po prostu żerowania na czymś, bo załóżmy przykładowo, ja zrobię w swoim filmie joke na temat jakiejś choroby, albo na przykład te newsy prawdziwe, informacyjne, które mówią o czyjejś chorobie, też można powiedzieć, że zarabiają na czyjejś chorobie, bo gdyby nie to, to by nie mieli filmów, nie? Tylko, że w tym przypadku jest całkowicie inaczej, bo gościu dosłownie nie informuje o niczym. Gościu dosłownie nie robi nic. On po prostu mówi, że coś istnieje, on jakby... To jest realne, to jest dosłowne podczepianie się pod temat. To jest stanięcie obok Roberta Lewandowskiego i mówienie, ja też gram piłkę. Nie, to jest... On nagrywa po prostu i mówi to, co myśli. On nawet nie robi żadnego, nie... Research, nie użyję nawet słowa research. Ameryka. Wejście, TTS. Tak właśnie gościu, gość pomylił Ameryki. Powiem podczas opisywania nowego filmu Elevena. I podczas tego powiedział, to jest youtuber, który ma śmieszne włosy. Albo ciekawe włosy. Że gra we FNAF-a i... Że znany z FNAF-a i ma tłuste włosy. I pójdzie do piekła. I potem trafił do piekła.
Potem trafi, potem jest, na końcu jest animacja, jak on trafia do portalu jakiegoś i mówi, że wow, i tyle. Ej, kto jest gorszy, Boxdel czy nieśmieszny? Obaj to szatany. Kto prędzej trafi do piekła? Boże, ale nie ostrzegajmy takich dylematów, okej? Wczoraj to nie był problem dla ciebie. Wczoraj miał wizję. Jak to możliwe, że nieśmieszny pójdzie do nieba, jak umrze? A dziecko, które wsadzę do mikrofali i umrze w tej mikrofali, które nie ochrzciłem, pójdzie do czyśćca i będzie w tym czyśćcu do końca świata. Wyobrażam koncept, że on jakby miał tą cierpliwość do hejterskich komentarzy, Pablo, wybierz broń, i tam był jeden komentarz, który całkowicie przekroczył granicę, że on zaczął masowo usuwać te komentarze. I to jest komentarz w stylu, nie pójdziesz do nieba za ten film. Trafisz do piekła, kurwa. Się wystraszy. Zdecyduj się, to jest mała noteczka. Ale mi się wydaje, że jego najbardziej by bolało, gdybym po prostu... Ja będę w Łodzi ogólnie za 3 tygodnie, nie? To ja będę właśnie spotował go. Nie, spotkał. Nie, ja pierdolę, dajcie mi jakoś. Ja teraz. No teraz ty. I podczas... Żeś się wepchał na minę, nie? Ale że nie było nic śmiesznego. Aha, dlatego ciula. Aha, frajer. Dobra, mów. Nie dokończyłeś, Misiu. A co mówiłem? No, mówiłeś, że jedziesz do Łodzi. A, nie, no to kłamałem. Nie, brain rociarz jebany. Nasiona, chłopaki. Nasiona tankowca. Oła! Gdy zginąłeś, Uzaj? Nie jesteś święty. Okay. Dostałem strzał w dupkę. Pablo, fajnie. Zabić się. Ale Marku popełni samobójstwo, proszę. Dobrze, Pablo. Dziękuję. Ale naprawdę, ja nie mam o czym gadać o tym kawale głupiego mięsa, nie? Nie, dla mnie po prostu nie śmieszne, to jest głupi kawał mięsa. Nie, to jest... Wow, że się faktycznie wygadzą. No, kurwa. Nie, Dolsie. Znaczy, co ja mam powiedzieć? Jest głupim człowiekiem. Żyje w swojej bańce, gościu. No. Jest głupi jak but. A panie, przyznam to już kontentem, który robi? No, na pewno ma w dupie wośb. Jak myśli o przedszkolu, to tylko ma w głowie, ale bym odcinek zrobił z przedszkola. Ja wkładał, jak dawał tacę, to zwróciłem uwagę, że dał złotówkę, a wyciągnął 5. On myślał, że wiesz, dajesz ile masz, a bierzesz ile chcesz. Ona naprawdę była potrzebna. On, gdy był w kościele, to nie myślał o tym, co by się stało, gdyby tam jak się to było nazywa? Żyrandol. Tamten żyrandol spadł na tych ludzi, tylko... On to spowodował. Ciekawe, czy dzisiejszy odcinek będzie w 1 na 10. O mój Boże, mam nadzieję, że dzisiaj będzie 1 na 10 na YouTubie. Jestem Damian. Damian Daro. Jestem frajerem. Dobra, jakieś większe konkluzje poza tym, że faku powiedziesz sobie raz, że jest głupi? To się spoko, no jakby wasza opinia, nie? Ale... Znaczy, fakt jest taki, że już jeden odcinek był o nim, nie? I co tam najważniejsze teraz, wiesz, to jest aktualizacja tematu, co teraz się stało. I no, moim zdaniem... jak cyborg wyzdrowieje, mam nadzieję, że wyzdrowieje i będzie już normalnie, nie będzie z tych problemów i... Jak ty jesteś kochany, nie? Jak ty jesteś w ogóle... Mam nadzieję, że go pobije do nieprzytomności albo do śmierci. Wow, jak... na chodniku. Serduszka powinny lecieć. Ja mam nadzieję, że... Ja mam nadzieję, że cyborg po prostu... Będzie miała w końcu swój słuch i będzie mogła słyszeć to pierdolenie. Nie, coś to...
Weź taj napisy dodaj do tego filmu, żeby mogła to obejrzeć. Niech widzi, jak wyzywamy tego frajera i niech po prostu, jeżeli teraz to czytasz, to weź po prostu tam pojedź do łodzi, jak jutro jest i go pobij go. Niech frajer nie wstanie, nie? Weź, nie, nakop mu garść. W sensie, napój na niego pod koniec. Jakby warto zaznaczyć... Nie, nie nienawidzę tego frajera. Nie, w sensie warto zaznaczyć, żeby nie wyjść po prostu na tych gorszych, że nie jest tak, że my się śmiejemy z tego, że haha, ona ma tą chorobę, tylko jakby... Śmiejemy się z tego konceptu, który teraz wymyślamy, nie? To nie jest tak, że my się śmiejemy z jakiegoś człowieka, nie chcę też... A, żyję sobie, widzicie, jak latam samolotem? Boję się! Jakby shoutout to Cyborg, oglądałem 3 twoje filmiki 3 lata temu i zapomniałem w sumie, że twój kanał istnieje, shoutout. Ten film powinniśmy rozpocząć. Słuchajcie, ten kto może. Uj Boże. Ej, to mieliśmy tą drugą stronę roastować, Kamil. Dodaj w tym miejscu napisy. Siema, jak to czytasz, to daj mi 2 dychy. Nie, przepraszam. Z tego całego Patronite'a to pewnie znajdzie się chwila na 2 dychy, by wspomóc kolegę, nie? Coś ty zrobił. Jak? Nie widzicie, kto leci samolotem? Widzicie, kto leci samolotem? Zapytasz, bo się wyjebie na PS. Patrz na to. A wiecie, kto nigdy nie przejdzie samolotem, bo jest za głośny? Dobra, Nie! Damian, to wszystko twoja wina. Nie, autentycznie przepraszam te żarty. Nie, bo to fakt, teraz czuję, że to było nie na miejscu, tylko pytam. Mm-hmm. No, to na 5 minut dosłownie będzie kolejny, o ile zakład. Ja się od tego odcinam całkowicie, nie? Kurde. Nie, bo czemu powiedziałeś odcinam? Wyobraź sobie koncept, że nieśpieszny tak... Dostaje tam info od swojego przyjaciela, swojego researchera jakiegoś, nie? I że... researchera. To naprawdę powinien go zmienić, jak pomyliło Ameryki. No i... Jak dla mnie to teraz, powinien wstawić teraz filmik, że Cyborg została wzywana i wstawić po prostu fragmenty naszego filmu i powinien... Albo nie wstawić fragmenty, tylko powinien po prostu cytować to, co mówiliśmy teraz. Ja w tym momencie jestem po prostu otaczany przez złych ludzi, którzy uważają, że to przyrobią. Spoko. Damian. Czuję się jak Joker. Jesteś bardziej jak Joaquin Phoenix czy Heath Ledger? Jak Jack in Fairham. Ale... Nie. Okej, co możemy więcej powiedzieć na temat Damiana? To, że... No nie, ale... Wszystko, co mogło być powiedziane... Jest powiedziane. Gorąco polecam obejrzeć 2 inne filmiki na temat tego śmiecia. What? O kurczę, piórka. Oh. Naprawdę? A. Był taki... Ej, nie, był taki śmieszny... Teraz tak, w ogóle fakt jest niesamowity, bo ja na rolce, na Instagramie to wrzuciłem, nie? I to jakby... Ja nie wiem, czy on ma zablokowane na Instagramie, ale ewidentnie uwagi mnie dawał. Mnie nie ma. Mnie też. Ja do niego pisałem w ogóle. Ja do niego pisałem, tak, że jestem w błędzie, go obserwuję przez okno. Czekaj, zaraz powiem, co do niego pisałem. Ale chodzi mi o to, że on jakby udawał, że tego nie widzi, aby nie odczytywał. Mimo, że wprost bezpośrednio się do niego zwracałem tam, on udawał, że to nie... No czytam nawet tego. Nie jest takie ważne, by... O, napisałem... Nie przybyło tak. 10 tysięcy wyświetleń, więc jakby odpada to, nie? Nie. No tak, no w sumie nie. Mówić co chcemy i tak tego frajer nie zobaczy. Napisałem do niego w odpowiedzi na rolkę: wyglądasz jak z opakowania sprytnej plasteliny. No co on napisał? Co? XDDD? Ja nam odpisałem jajco i potem mu dopisałem jeszcze, że mam nadzieję, że wyleje mu się woda z kolana kiedyś. Cicho to pisał. Mi się bardzo podobają czeki formy nieśmiesznego, nie? W sensie? No, jak wstawia zdjęcia z siłowni i wiesz, ta wielka łapa. Spoko chyba, że o siebie dba, nie? No, czy źle? Do tego się nie można przyczepić w sumie. No Paweł, ja no mów. Nie, ja się przyczepię. Siłka, men, no dawaj. On poszedł, on po...
Co powiedziałeś? Siłka, men. Siłka, men? Nie, że nie siłka, men. Tylko ja mogę powiedzieć to, że on nie poszedł na siłowie dlatego, że on chciał się zmienić, tylko dlatego, że wszyscy chodzą na siłowie. To regularne. Nie, ty fachu, jakbyś był regularszy, to ty byłbyś bardziej ich duch piątka niż muscle man. Ale duch piątka miał zajebisty gust muzyczny. No to fajnie, a potem nie był. A później znalazł sobie jakąś suczkę zajebistą, no, jakąś linię. No weź, w sklepie muzycznym. I to była zajebista, to był jeden z moich ulubionych odcinków, gdzie duch piątka po prostu pojechał do Łodzi i zastrzelił niejakiego Damiana. Moim ulubionym odcinkiem był odcinek, w którym jakoś telewizor imorzył. I Muscle Man zaczął wyzywać ten telewizor, po czym podszedł do niego, uderzył w niego, uderzył o ścianę i cutami się uderzył. Po prostu jego cyce się odbiły i uderzyły go w mordę. Au. Au. Ale się odbiłem jajami. A spadłem na sam dół. Nie, ale tak serio po prostu... No... Szkoda cybek, nie? Szkoda fest, szkoda fest. Gość po prostu straight up content dla dzieci, które widać, że są pewnie po jakichś, nie wiem, szturchnięciach z tymi papierami. Są dzieci w szkole. Które na pewno będą... Boże. Które mają orzeczenie w szkole, tak to powiem. Które mają bijących ich rodziców. Którzy mają pewnego... Ja się wyłączyłem trochę, ja się teraz wyłączyłem całkowicie, nie? Ja szukam porównania, które mają... Dobra, u kogo mogłoby mieć wykupionego suba na Twitchu dziecko oglądające nieśmiesznego? No pewno jakaś wsza. No, dobra. YouTuberka jakaś na pewno. No, nieuczesana? O, dobra, nieuczesana to 50 by było. No, co jeszcze? Obydwoje się mówi, gdy to jest chłopak i dziewczyna, obydwaj, kiedy to jest ten. Mam wrażenie jeszcze, że... O, co masz wrażenie? Filmy ze Stanem Kubrickiem. Zamknij mordę. A ty nie wiesz, co mówisz. Wyglądasz tak trudno, a do mnie coś gadasz, nie? Żaba skacze, a ty się prujesz. Ale żaba skacze, ty się prujesz. Ale ciekawe, że tam wygrywać? Żaba skacze, ty się prujesz. Ale czy potrafisz rozróżnić kolor na żołędziu? Co ty powiedziałeś teraz? Ja się patrząc na całokształt całej sytuacji z nieśmiesznym, mi się po prostu nie chce z wami rozmawiać znowu. Jesteś po prostu tragicznymi osobami do rozmowy. Dwa razy się tak... Czy możemy już po prostu, czy temat do tego ostatnio się już wyczerpał, że możemy po prostu już gadać po prostu nonsens, który zawsze gadamy i skończyć gadanie śmiesznym? Coś, jeżeli czujesz, że wy to chyba tracicie troszkę, więc jakby nie będę was tego zabierał. Powiedzieliśmy, co mieliśmy powiedzieć, powiedzieliśmy, co wiedzieliśmy. Może jak się zaraz coś pani do bani, to wam powiem jeszcze, nie, ale... Ale po prostu, faku. Czemu do mnie to kierujesz, a nic do ciebie nie miałem? Jakby, Który jest twój ulubiony półdupek ogólnie? Jakby masz prawy i lewy, to tak w sensie, wiesz, masz obie odpowiedzieć zaraz, nie wykminiał coś, że środkowy, nie? Nie ma środkowego, masz lewy albo prawy, który jest lepszy? A prawy? No, półdupek. Mi się bardzo mój nos podoba, albo ucho. Ale spoko, gadam o półdupkach teraz. No ale mi się nie chce z tobą rozmawiać w tym momencie, bo mnie po prostu wkurzyłeś. Ale proszę, odpowiedz. No to zakończ ze mną, to się do mnie już nie odzywaj, ale odpowiedz mi co najmniej na to, co ci teraz powiedziałem. Nie, bo jeżeli mam się do ciebie nie odzywać, to nie będę się do ciebie odzywał. Ale po tym, co teraz ci powiem dopiero. Ale ci nie, jednak nie. Kamil, który półdupek twoim zdaniem nie, jest lepszy? Nie, czym jest półdupek? No, pośladek. Masz jedno opośladę i drugie opośladę, nie masz prawej i lewej. Nie mów. Typowo? Lewy. Nie mów. Ale czemu lewy? Bo mam wrażenie, że lewy jest mniej unerwiony u mnie, przez co mogę najdłużej siedzieć, bo nie czuję bólu. Lewy, tak? No. Wiesz, jak wsiadę do Elbląga, to cię zgwałcę. Co miał na synu pierwsze pytanie? Żeby wiedział, w który półdupek celować. Nie miał co żadnego celu.
Spytaj Seba, on ci odpowie. Ty łasa kurwo. Dobra. Wracaj do sprawy Damiana. Kurwa, wiem, ten człowiek, nie? Ja mam właśnie myśl teraz, bo... No, dawaj. Bo tam on napisał jeszcze o tym, że... Hej, ja nie muszę wam się przypominać o tym, że daję na cele charytatywne, nie? Pamiętacie, przecież Anarcha G, gdzie tam wpłaciłem te pieniądze? I ja to tylko... Dla osób, które jakby biorą ten argument, przypomnę tylko, jaki był kontekst tych pieniędzy, więc tak. Damian nie podpisał umowy z tymi frajerami. Ci frajerzy postanowili, że no będą teraz brać czynsz za używanie serwera, który daje im 1000. No tak, żeby chociaż coś było dla nich w zamian za tą promocję. Czy to dobre, czy to złe, to już sobie sami powinni uzgodnić. Udaj. Natomiast nieśmieszny zaakceptował te warunki, grając daje na serwerze. I tam wyszło chyba 173 zł podatku, nie? Za to granie na serwerze. Uda nie płacił. I on powiedział, nie zapłacę. I w ramach tego filmu postanowi, że te pieniądze dla nas tylko retatywne, kurwa. Zrozumcie, gość wszedł do McDonalda, dostał żarcie i powiedział, nie, bo daję to na Włoch, kurwa, nie zapłacę. Zrozumcie, jaki to jest mindset, jaki to jest półgłówek, kurwa. Chyba półgłówek. Ej, nie śmieszny, kto... Ty no pośladkiem dzisiaj myślałeś. Nie zależy od tego, jaki... Nie zależy od tego, którym przyjadłem do ciebie do Łodzi i cię... No, ej, do niego to nie... Do niego tego nie mów, bo mi się wydaje, że mógłby cię pozwać. Bo mu się nudzi chyba w swoim życiu jego smutnym. O Boże. Nie wiem, dosłownie. Dziewczyny, które mają 17 lat i zachodzą w trzecią ciążę w drugiej klasie szkoły średniej, mają ciekawsze życie od ciebie. O czym ty mówisz? Wam się naprawdę nie chce już was słuchać, nie? Bo jesteście tragicznymi ludźmi. My zakończymy tą rozmowę z siebie. Nie, bo wiem, że wy coś błędnie zrobicie, bo wy jesteście ogólnie... Błąd to był... Widzicie, jaki to jest smutny shop? Jest smutny, bo wiem, że on sam zostanie w niebie, aby być to piekło. Zabij się, proszę. No i wiedziałem, że to Pablo odpowie, bo Pablo jest po prostu toksyczną kurwą, nie? Odezwał się ten, co jest family friendly, nie? To używa... Family friendly używają tylko jednostki, które są tak głupie, by powiedzieć no family friendly. Dzieci. No a Pablo jest dzieckiem. Odezwał się staruch, rok starszy ode mnie. Nosi pieluchy i je gówno. Ma cały w głowie. No, przysięgam mordość tego. Pablo jest o rok młodszy od faka, a dwóch faków by się zmieściło w jednym Pablu. No i to moja wina, że Pablo jest gruby, nie musisz się z niego śmiać. A ja nie mówię, że jesteś podaką. Jesteś taki mały. Po prostu. Jestem taki mały? No jesteś taki malutki, że szpary między panelami na podłodze wpadasz. Ja taki sobie malutki jesteś. Jak mi się czasem nudzi, to sobie wchodzę do swojego buta i tak idę przez miasto. Ty masz buty rozmiar jeden. But rozmiar jeden, nie. Gołd. Boom. Nie! Ty, ja nie zginąłem w czarnej dziurze. O chuj tu chodzi? Zabili cię. Edwa, szczerze? Ja tak nie czuję... Nie czuję już nic podczas grania w tą grę, bo ja tak jej nie lubię, nie? Dobra. No i zajebiście ten fajko wygrał. Ja nie czuję rytmu. Nie czuję rytmu.